Po kilku dniach ciszy w mediach społecznościowych, Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaskoczyli swoich fanów wiadomością o wspólnym wyjeździe do Zakopanego. Chociaż początkowo nie ujawnili powodu swojej wycieczki, szybko stało się jasne, że piękne Tatry mają dla nich szczególne znaczenie. Hej, dzisiaj dzielmy się z wami jednym z naszych ulubionych widoków z Zakopanego. Góry mają w sobie coś magicznego, coś co sprawia, że każda wizyta tutaj jest wyjątkowa, napisała Katarzyna na swoim profilu, dzieląc się z fanami urokami polskich gór. Okazją do ich wizyty w Zakopanem okazały się urodziny Małgorzaty Bachledy, Curuś, znanej jako żona księcia Podhala, które zgromadziły mnóstwo celebrytów. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również Katarzyna i Maciej, co było pewnym zaskoczeniem dla obserwatorów życia show, biznesu. Uczestnictwo w tej wyjątkowej uroczystości stało się dla pary okazją do celebracji w gronie innych gwiazd, takich jak Agnieszka Woźniak, Starak czy Paulina Krupińska, Karpiel, co Katarzyna podkreśliła w swoich mediach społecznościowych. To był wspaniały urodzinowy weekend. Gosa Bachleda, Curuś, dziękujemy. Było rewelacyjnie. Po zakończeniu uroczystości, Katarzyna nie zapomniała podzielić się swoimi refleksjami dotyczącymi pobytu w górach. Piękny czas i kolejne piękne wspomnienia z Zakopanego. Już tęsknię. Dodała, zamieszczając zdjęcie z malowniczymi Tatrami w tle. Te słowa potwierdzają, jak bardzo obydwoje celebryci cenią sobie momenty spędzone z dala od zgiełku miasta, czerpiąc energię z otaczającej ich natury. Wyjazd do Zakopanego stał się dla Katarzyny i Macieja nie tylko okazją do świętowania w wyjątkowym towarzystwie, ale również momentem wytchnienia i naładowania baterii przed kolejnymi wyzwaniami, które na nich czekają w stolicy. Ta krótka ucieczka od codzienności pokazuje, jak ważne są dla nich chwile relaksu i bliskości z naturą.